Witam w audycji Gościa Radia 5, a w studiu Radia 5 goście. Panowie Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki oraz pan Krzysztof Jurewicz, przewodniczący zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, słuchaczom Radia 5. Dzień dobry państwu. PSONi w skrócie, długa nazwa. Tak właśnie. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy mówić o 12. balu charytatywnym, balu wójta gminy Suwałki, ale zanim do tego przejdziemy, to WOŚP, proszę państwa, jak to wyglądało w gminie Suwałki? No jesteśmy na świeżo, może powiedzieć, bo to z dnia wczorajszego informacja. Pierwszy raz włączyliśmy się jako gmina Suwałki do akcji ogólnopolskiej WOŚP-u i no, jak to mu się mówi, pierwsze koty za poty. Udało nam się zebrać na niemałą kwotę, bo ponad 16 tysięcy złotych łącznie. Przeprowadziliśmy w sumie w dwóch miejscach spotkanie z mieszkańcami i różnego rodzaju atrakcje, a mianowicie w Nowej Wsi mieliśmy zawody sportowe w piłkę nożną, drużyn otwarte, ale też w Goku, w Krzywym też mieliśmy spotkania z mieszkańcami, występy zespołów, też oczywiście licytacje towarzyszyły w jednym, jak i w drugim miejscu. Słodkości też nie brakowało do zjedzenia, także cieszymy się bardzo, bo to 16 tysięcy złotych to wbrew pozorom to nie jest mała kwota, ale już mamy pewne doświadczenia, wiemy co zrobić, jak to zrobić, żeby w przyszłym roku wypaść lepiej i tak na pewno jak już raz weszliśmy w tą akcję, to na pewno będziemy to kontynuowali z roku na rok, bo to jest fantastyczna inicjatywa i trzeba się w takie inicjatywy włączać, a tym bardziej, że mieszkańcy pokazali, że mają otwarte serce, że chętnie jakby tu uczestniczyli w tej akcji naszej i w przyszłym roku myślę, że będziemy mogli taką akcję zorganizować jeszcze z większym udziałem naszych mieszkańców. Za co serdecznie dziękuję właśnie mieszkańcom, że nie żałowali pieniędzy i też oczywiście swojego czasu, że przyszli na to spotkanie. No oczywiście tym organizatorom wszystkim też to jest miejsce do tego, żeby podziękować, bo tych współorganizatorów było dużo osób, bo to takie inicjatywy tworzą się w kolegiach wielu osób i koło gospodyń wiejskich. Co tyś poszczególnych miejscowości, ośrodek kultury w Krzywym, strażacy chociażby z Wychodnego, OSP Wychodne, no także wiele osób się tutaj włączyło, się angażowało, zespołu nasze gminy Ancekamanse, Sonus, Wigranie, no i można byłoby wymieniać długo, także bardzo serdecznie dziękuję i w przyszłym roku kontynuujemy. Tak, ten udział w przypadku miejscowości Krzywe był widoczny z daleka, bo do wylicytowania była przejażdżka traktorem takim potężnym stał pod ośrodkiem kultury. Tak, przepiękny traktor stał, duży. Oprócz tego były dwa traktory do wylicytowania, ale to oczywiście miniaturki, plastikowe zabawki. Cieszyło to też się swoją popularnością. Tak, to rzeczywiście robiło wrażenie. Także dziękuję dla wystawcy tego traktora. Tymczasem wielkie coroczne święto gminy Suwałki i koła PSONi, 12. bal charytatywny. Co to będzie? Dwunasta edycja balu charytatywnego, gdzie już od 12 lat organizujemy z PSONi koło w Suwałkach bal charytatywny. Na tych balach charytatywnych zbieramy głównie środki finansowe na wcześniej rozbudowę ośrodka, później na zakup autobusu, czyli tutaj busa 9-osobowego, też na potrzeby bieżące. No tych jakby potrzeb jest ogrom i jest dużo. PSONi finansuje się ze środków jakby dotacji rządowych, no i jakby te dotacje rządowe nie wystarczają na pokrycie jakby no, właściwej działalności tego ośrodka i w ten sposób my jakby wspomagamy, bo jako gmina też nie możemy środków z budżetu wyłożyć na funkcjonowanie tego ośrodka, bo to nie wpisuje się wprost na zadania własne gminy, ale że to jest na terenie naszej gminy, bo mamy takie dwa ośrodki właśnie w Białej Wodzie, w Brodzie Nowym. Z racji tego, że to jest na terenie naszej gminy, też między innymi nasi mieszkańcy uczęszczają do tych dwóch ośrodków, to uważam, że jest to naszym obowiązkiem, żeby tutaj właśnie wspomagać, pomagać temu ośrodkowi i w tym roku będziemy zbierali środki finansowe na zakup busa, drugiego busa, ale o tym to tutaj na pewno prezes Krzysztof powie dokładnie o funkcjonowaniu tego ośrodka. Ja mogę dopowiedzieć, że co roku udawało się nam zbierać no, nawet pokaźne kwoty, bo tak oscylujące około 100 tysięcy złotych nawet. I w tym roku też taki bal organizujemy. Z tego miejsca mogę już w zasadzie już nawet podziękować za różnego rodzaju przedmioty, które nam mieszkańcy i
słuchacze przekazali do licytacji. Tych przedmiotów jest ogrom, jest dużo. I głównie z tych licytacji my jakby zbieramy te środki finansowe na funkcjonowanie tego ośrodka. W tym roku będziemy mieli obrazy Strumiły, będziemy mieli wiele właśnie obrazów, będziemy mieli chociażby koszulkę Stocha, będziemy mieli też wyroby, można powiedzieć, drewniane, czyli skrzynie dębowe, będziemy mieli też nawet meble zostały przekazane, no różne bony na organizację różnych jakby takich no, usług różnych. Także tam ogrom różnych właśnie rzeczy do wylicytowania w licytacji ustnej, pisemnej, no ale też głównie towarzyszy temu też zabawa, bo nie tylko zbieranie środków finansowych, ale to jest czas na to, żeby się spotkać wspólnie z ludźmi dobrego serca, bo chyba tak to o tym trzeba powiedzieć, bo ci, którzy przychodzą na bal, to, że już przychodzą na bal, to też wspierają organizację tego ośrodka, czyli ośrodka, który funkcjonuje dla osób potrzebujących pomocy. I tak my z tego właśnie wychodzimy, to jest nasza domena, podstawa funkcjonowania, że to właśnie zbieramy środki finansowe, spotykamy się, żeby pomóc innemu człowiekowi w różny sposób, jaki możemy. I właśnie spotykamy się, dlatego bardzo dziękuję tym osobom, którzy się zaangażowali w organizację tego balu, jak też którzy będą na tym balu, bo już mamy niemalże listę zapięte, jeżeli chodzi o uczestników tego balu. No oczywiście też będzie gwiazda zespołu, przepraszam, gwiazda wieczoru. Oczywiście jak co roku zespół, czy wokalistka, czy wokalista występuje i w tym roku będziemy gościli Reni Jusis. Także tutaj też osoba bardzo, bardzo znana artystka. Poza tym będzie przygrywał też nocny patrol na co dzień, będzie przez cały wieczór, jak też zespoły takie jak chociażby nasz Sonus, nasz zespół gminny i wszystko właśnie w najbliższą sobotę, 3 lutego, godzinie 19 startuje. Także jeszcze dwa chyba miejsca dosłownie może by się już znalazły, a także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze chciałby na tym balu się zabawić, to jeszcze tak na szybko jest jeszcze taka możliwość. Przed wejściem do studia panowie powiedzieli, że gości jest komplet praktycznie. Pozostaje tylko chyba zaapelować, aby zabrali ze sobą bardzo grube portfele, na co państwo zbierają. Pan przewodniczący mówi, a ja prezentuję na Facebooku, jeśli ktoś nas ogląda, plakat tegoroczny balu. Proszę bardzo. Celem tegorocznego balu 12 edycji jest zbiórka na 4 kółka. Tak to fajnie zabrzmiało, nie? I wcześniej się spodobało też dla naszych kochanych darczyńców, co też zbieraliśmy we wcześniejszych edycjach, 11. Z tej 11 edycji zakupiliśmy używanego busa. Niestety ten środek transportu, tak jak to bywa, no, wymaga, jak to się mówi, renowacji. Chcemy zakupić w tym roku nowy środek transportu ze względu na to, do środowiskowego domu samopomocy, ze względu na to, że mamy tam 44 uczestników z nie tylko gminy Suwałki, ale z naszego całego powiatu i ziemi suwalskiej. Dlaczego akurat ten środek transportu nowy? To jest bardzo ważne ze względu na to, bo ci ludzie z niepełnosprawnością mają swoje rodziny, które nie mogą i nie są w stanie dowieźć tych uczestników na środowiskowe wsparcie, które jest od godziny 7 do godziny 15. Dlatego musimy wysłać 3 busy, które jednocześnie się rozjadą w różnych kierunkach na teren naszej gminy, też i powiatu i przywiozą tych ludzi po to, żeby minimum, żeby 6 godzin ci ludzie mogli być i uczestniczyć w różnych formach wsparcia w środowiskowym domu samopomocy. To jest bardzo ważny, istotny element z tego względu, bo nie stać tych ludzi dojechać i zorganizować sobie transportu, bo to są osoby z dysfunkcjami, sami nie mogą prowadzić, a tak jak wcześniej mówiłem już, po prostu rodziny są zajęte pracą i też nie mają czasu dowieźć. I za co ludzie serdecznie dziękują, że już wcześniej i wójt gminy wspiera w tym środku transportu wcześniejszym. I mamy też po prostu możliwość, mam nadzieję, tak jak redaktor powiedział, że będą ludzie przykładowo, którzy przyjdą na ten bal, 12 edycję balu, że wesprą nas. Mam nadzieję, że uda się nam osiągnąć cel. I nowością tegorocznego balu będą gminne statuetki. No to jest pewna nowość i też niespodzianka dla naszych gości, bo o tym wcześniej nie informowaliśmy, na plakatach też żadnej takiej informacji nie ma.
Ale idąc w ślad za panem prezydentem miasta Suwałki, który daje włócznie jadźwingów dla przedsiębiorców zasłużonych na terenie miasta, głównie dla miasta, ale przedsiębiorcy gminni, no, którzy jakby też nie odbiegają niczym od przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta, nie takie jakby statuetki, takiej możliwości nie mają, w związku z czym wyszliśmy z taką nową inicjatywą, żeby właśnie też naszych przedsiębiorców, tych wyróżniających się, a mamy ich wielu, żebyśmy mogli też dowartościować ich w ich codziennym staraniu, bo przecież no, rzecz jasna, że płacą podatki na terenie gminy, zatrudniają mieszkańców gminy, nie tylko, ale też mieszkańców gminy, funkcjonują na terenie gminy i warto byłoby ich dowartościować i powiedzieć, że mamy właśnie takich przedsiębiorców, którzy zatrudniają powiedzmy kilkaset ludzi, czy funkcjonują na jakimś wielkim obszarze, albo robią coś wyjątkowego, innego, czym się mogą wyróżnić. I w takich trzech kategoriach postanowiliśmy w tym roku uhonorować naszych przedsiębiorców w trzech kategoriach, czy na trzech płaszczyznach. No i to tak jak gmina, wiadomo, że mamy wiele żwirowni, to też tutaj chcemy uszanować to i uhonorować właśnie jednego z przedsiębiorców, który ma jakby największą żwirownię w Suwałkach, na gminie Suwałki. Kolejna płaszczyzna to jest turystyka, branży turystycznej, czyli też hotelarstwo, turystyka i tu też osoby, które się na tej niwie się jakby wyróżnia, się musimy też nagrodzić i też no, transport, firmy transportowe też są jakby domeną powiedzmy Suwałk, Suwalszczyzny, a też mamy takich przedsiębiorców, którzy mają wiele właśnie samochodów ciężarowych, które pracują, działają, funkcjonują na w całej Europie, no ale też właśnie firmy mają zarejestrowane w Suwałku, w gminie Suwałki i tutaj płacą podatki i to jest właśnie ten moment, żeby też właśnie o tych osobach wspomnieć i docenić i też w ten sposób można powiedzieć, że będziemy promowali jakby tą aktywność przedsiębiorców, a statuetka to będzie kamedła. Kamedła dlatego, że kamedłowie, oni byli tu prekursorami działalności gospodarczej na Suwalszczyźnie. To oni byli założycielami cywilizacji. Oni mieli też dobra, którymi zarządzali aż niemalże pod Białystok, od Grodna pod Białystok, także to są na takich obszarach oni funkcjonowali i oni zaczynali tą przedsiębiorczość na tym terenie, a że my mamy też kamedła w Herpie, mamy klasztor wigielski na terenie gminy, to się tam jakby bezpośrednio się wpisuje i jak gdyby chcemy, żeby łącznie razem, żeby to funkcjonowało z kamedłem, z klasztorem kamedłowskim, z kamedłami się nie rozstajemy i chcemy, żeby oni zawsze byli z nami. I to tyle, proszę państwa. 12 bal charytatywny wójta gminy Suwałki, to w najbliższą sobotę. Życzymy hojnych gości. Dziękujemy bardzo, no i do zobaczenia na balu. Pan Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki oraz pan Krzysztof Jurewicz, przewodniczący koła Psoni w Suwałkach. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A słuchaczom za uwagę, Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.